Po przejechaniu 300 km docieramy do pierwszego miejsca. Jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy wjeżdżać na prom i przedostawać się na wyspę Fraser Island. I jak widzicie, za mną informacje dotyczące maksymalnej prędkości na plaży. Dotarliśmy na Fraser. Zaraz znajdziemy jakieś miejsce, żeby obniżyć ciśnienie w kołach, żeby móc jeździć swobodnie po piachu. No i co? Wbijamy w środek wyspy, mamy zamiar się przedostać przez środek dzisiaj. Mamy nocleg na drugim wybrzeżu. Na wyspie będziemy 4 noclegi, czyli jakieś 4,5 dnia w sumie całkowicie. Będzie dużo przyrody, dużo jeżdżenia offroadowego. Jak widzicie, spuszczam ciśnienie w kołach po to, żeby przyczepność była lepsza. Musi być trochę mniejsze ciśnienie. Przed chwilą zatrzymała się pani strażnik, powiedziała, żebyśmy nie opuszczali tak standardowo do 20, tylko zostawili trochę więcej, bo trasy są w bardzo dobrym stanie w tym momencie, więc opuszczamy mimo wszystko trochę, żeby trochę tej przyczepności było więcej. No i podobno na Fraser jest tak, że nie jest kwestia tego, czy się zakopiesz, tylko ile razy, więc my tutaj z Magdą się trochę zakładamy. Magda mówi, że 2, ja mówię, że może tylko raz, a może 5 nawet, ciężko powiedzieć. Zobaczymy po pierwszym odcinku, wtedy będziemy wiedzieli więcej. No i to tyle, spuszczamy powietrze i jedziemy w głąb wyspy. Przebiega, jak widać, droga jest kręta i nie widać, co jest, gdzie jest za zakrętem. Jest tylko jedna ścieżka, ale bardzo często są takie małe zjazdy, wysepki po to, żeby po prostu się puszczać i ludzie się generalnie puszczają nawzajem. Nie ma co się martwić, że po prostu nie, się zaklinujemy i nie będzie jak jechać. A oprócz tego, jak widać, skaczemy. Jest całkiem fajnie. Staram się jechać wolno, żeby nam wszystko tutaj nie latało w kabinie z tyłu, w bagażniku, ale jest ciekawy. O. Ale wielka. Jak widzicie, jestem trochę zestresowana. Mariusz jedzie na luzie oczywiście. Nasze rzeczy tam latają. My latamy, ale wszystko jest super. Dojeżdżamy właśnie powoli do pierwszego naszego przystanku na Fraser Island, czyli do jeziora Mackenzie, które podobno jest przepiękne i no jest podobno jest słodkie, prawda? Tak, jest słodkie, więc zobaczymy. No nie jest za ciepło, więc pewnie się nie będziemy kąpać. No i właśnie dojeżdżamy, jest parking. No. Dotarliśmy do jeziora Mackenzie, największe jezioro na tej wyspie. Tych jezior jest tutaj kilkanaście, jeśli nie więcej. Ta wyspa jest największą piaszczystą wyspą na świecie, dlatego jak na taką wyspę przystało, piękny, bielutki i drobniutki piaseczek. A jezioro nie jest słone, tylko jest słodkie, jest napełniane przez wodę deszczową. No i pierwszy dingo już gdzieś coś wyszczupał i u jakichś turystów znalazł coś do jedzenia, a mimo że było napisane, że nie można wynosić żadnego jedzenia poza specjalne wyznaczone tereny.
Dojechaliśmy w poprzek wyspy, dojechaliśmy do pierwszego kempingu, który jest za mną i powiem wam tak, może bunkrów i nie ma, ale też jest. Magda twierdzi, że jest pięknie, ale jest zimno. W związku z powyższym ja się za bardzo jeszcze nie ruszam. Dobranoc. Dobra, szlak przetarty, przypływ się skończył. Możemy ruszać. Jedziemy! Dzień dobry, zaczynamy dzień drugi na Fraser. Kemping bardzo przyjemny, jak widzicie odpływ się skończył, dlatego warunki na plaży są zdecydowanie lepsze. Przypływ się skończył. Tak, zaczął się odpływ, sorry, pomyłka. Jest jeszcze rano, więc jedzie się bardzo przyjemnie, bardzo twardy jest piasek. Tak jakby się jechało po takim ubitym śniegu, takie mniej więcej warunki. No i zasuwamy, pierwszy punkt dzisiaj to wrak Moheno. I ujęcia będą stamtąd już następne. Pa, pa. Jest jakieś przewężenie, więc utkwiliśmy w korku na plaży. Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale ruch nie jest za duży, bo wakacje się właśnie skończyły, australijskie, zimowe. Nie ma dużego tłoku, ale korek jest. Pięknie Mariusz przyjechał, a teraz muszę biec. A tu druga jakaś przepławka mega trudne. Znowu, a ja tu między tymi samochodami. Kto to widział? Dobra, biegnę dalej. Idę dalej, jestem już blisko, widzę Mariusza, ale nieźle. Ale nieźle. Jadą, patrzcie. Wow. No ja też tu mam niezłą zabawę. Po takich kamieniach. Z aparatem. W japoneczkach. Elegancko. To chyba nie był najlepszy moment, żebyś wychodziła z samochodu. Spory kawałek musiałaś przebiec, nie? Jak było? O, ciekawie, bujało w ten, butelki z napojami w tym, w aucie, tak. Fajnie, bardzo fajnie. Ale Pajero dam radę? O, myślę, że dał. No, trasa była interesująca. Mariusz mówi, a do zobaczenia, jak będziemy... Będziemy już przy wraku, no. Ciekawie było. Rzeka, górka, wydmy zaliczone, skały. A tymczasem właśnie dojeżdżamy do wraku. Magda słyszała coś, żeby stukało, ale mam nadzieję, że nie amortyzatory. Wszystko było sprawdzone. Z tyłu mamy nowe, więc nie powinno się nic stać. Jedziemy dalej, nie ma co. A czy nie, wrak, teraz wrak. Wrak, jak widzicie, znajduje się na plaży. Jest jednym z kluczowych miejsc, które odwiedza najwięcej turystów na wyspie. Jest bardzo popularny. A jak się tu znalazł? Otóż po latach służby wraku, w statku został on kupiony przez japońską firmę i był holowany z Sydney. Niestety warunki pogodowe były takie, że zerwał im się z łańcucha, zdryfował na plaży i tutaj osiadł. Okazało się, że nikt nie chce pokrywać kosztów ponownego wodowania go. No i tak sobie tutaj zgnił na świeżym powietrzu. Ktoś zrobił protokół zniszczenia, a później wypił koniaczek podwójny, bo było go na to stać.
uciekł ci samolot, wsiadaj. Teraz ja będę jechać. A teraz to ja się boję. No, uwaga. Zobaczysz, jak to jest. Jak, mówić, jak to jest? Co jest? Jest hamulec, jest gaz? Po śladach, i no po śladach. Ty się skup na drodze teraz. No przecież mówię po śladach, skupiam się. Ale jaja! No i jak jeździsz? Jak jeździsz? Mamy pewne szuflowanie, przygotować saperkę, bo będziemy się zakopywać. Spoko. Dojechaliśmy do punktu Indian Heads i mieliśmy się szykować do przeprawy przez Głąb Lądu, ale przy przeglądzie tak coś stukało, okazało się, że urwaliśmy szpilę od amortyzatora. Amortyzator siedzi tam w tym gnieździe swoim, ale jest niezabezpieczony, nie chcemy ryzykować i po prostu będziemy powolutku wracać. Więc chyba ostatni punkt na wyspie, może coś jeszcze po drodze obejrzymy, ale ryzyko jest za duże. Takie rzeczy się zdarzają, byliśmy na to przygotowani, że coś takiego może się wydarzyć. Szkoda, że na nowych amortyzatorach od razu pierwsza rzecz i padły. Co robić? Trudno. Punkt, na którym się znajdujemy, jest końcem ponad 100-kilometrowej plaży. Plaża nazywa się 75 Mile Beach, czyli właśnie 75-milowa plaża. Może widać wieloryby, a jak nie, zaraz zrobimy lepsze ujęcie. Ale widać bardzo ładnie, jedna plaża z jednej, druga plaża z drugiej strony. Jest przepiękny, fantastyczny widok i masy piasku wkoło. Fantastycznie. Przebukować prom z pojutrza, z czwartku na jutro, ale mamy dzisiaj dużą drogę do pokonania wzdłuż plaży i musimy się spieszyć, ponieważ idzie przypływ, więc daleka droga przed nami, jedziemy! Z tym uszkodzonym amortyzatorem z tyłu to nie jest wcale taka przyjemna zabawa, bo jeżeli muszę znaleźć trasę, to jeszcze oszczędzać ten tylny amortyzator. Całe szczęście mam pathfinding na ekspercie jeszcze z Heroesów Trójki, to pomaga. Wydaje się, że najgorsze miejsce za nami,
Dzisiaj musimy dotrzeć jeszcze tylko do kempingu, jutro przeprawiamy się przez ląd, ale wybieramy łatwiejszą trasę po to, żeby ten amortyzator naprawdę dojechał do najbliższego mechanika. Jak to mówią Amerykanie, fingers crossed, czyli trzymamy kciuki, nie? Jak widzicie za mną, przypływ jest w prawie najwyższym stopniu już. Ta plaża nie nadaje się już do jeżdżenia, bo można się bardzo łatwo zakopać. Na szczęście w ostatnim praktycznie momencie udało nam się dostać na kemping, który jest w miarę blisko do drogi, która prowadzi przez centrum wyspy, tak żebyśmy jutro z rana mogli jak najszybciej się już z wyspy ewakuować. No niestety awarie się zdarzają, nie chcemy się tutaj gdzieś dać holować za setki dolarów, bo może to być dość drogie. Także póki jeszcze Pajero daje radę, to staramy się uciekać. Na szczęście wszystko widzieliśmy, co chcieliśmy, bo widzieliśmy i wrak Maheno, i pojeździliśmy po plaży, i widzieliśmy Indian Heads, były wieloryby, był dingo, było jezioro Mackenzie, także wszystko, o i delfiny, wszystko było, co chcieliśmy, także nie żałujemy, po prostu trzeba żyć z tym, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dwa dni krócej, za to dwa dni spędzimy gdzieś indziej, także wszystko jest w porządku. Widzimy się podczas przeprawy z powrotem, albo już na stałym lądzie. Dobrej nocy. Wstaliśmy przed świtem, zebraliśmy się i zdążyliśmy przed kolejnym przypływem i jedziemy właśnie poprzek wyspy na drugą stronę na prom. I nasz kierowca Mariusz, dzielny kierowca, jedzie wspaniale, gładko. Magda się ze mnie śmieje, że się wolno toczę, a ja uważam, że to jest sztuka umieć jechać, mieć nalane piwko i żeby się nie wylało po takich wertepach, więc spoko. A tak naprawdę to szanujemy sobie ten amortyzator tam, bo masakra jakaś. Ale powolutku się toczymy, jest coraz lepsza trasa, więc w porządku. Tak się zastanawiam, gdzie ten próg zwalniający tutaj będzie. Okej, pierwszy problem naprawiony, czyli amortyzator wymieniony, ale w nocy teraz na kempingu okazało się, że kiedy uciekaliśmy przed przypływem, zahaczyliśmy o jakąś gałąź, słyszeliśmy to, no i niestety okazało się, że nasz namiot na dachu jest całkowicie zniszczony i musimy go albo naprawić, albo wymienić, ale nie da się tego zrobić tutaj, najbliższy dystrybutor jest w Brisbane, musimy się wrócić. I trzecia sprawa to coś jest nie tak z ładowaniem, z prądem dodatkowym do ładowania laptopów i innych sprzętów, więc musimy wrócić, przeorganizować się, wszystko załatwić. Jak to mówią Australijczycy, mają takie powiedzenie, że jak u nas się mówi, że nieszczęścia chodzą parami, to oni mówią, że nieszczęścia chodzą trójkami i faktycznie byłby amortyzator, prąd i namiot. Mam nadzieję, że to załatwimy i będziemy mogli ruszyć w dalszą drogę. Do zobaczenia później. Najważniejszy punkt planu na dziś to wymiana namiotu. Kupiliśmy już nowy, czeka na odbiór, a tymczasem musimy poradzić sobie ze ściągnięciem starego. Mariusz właśnie zaczyna odkręcać śruby i nie będzie to wcale takie proste, ponieważ namiot waży około 60 kg i jak widzicie jest dość wysoko. Legendarna polska siła.